chory Bruno dostał silniki. No, prawie. Te co prawda znajdują się jeszcze w siedzibie Blue Origin, ale wszystko wskazuje na to, że dwa PE-4 godne lotu rzeczywiście istnieją i powoli, ale progresywnie są składane, aby ULA mogło je wykorzystać przy pierwszym locie rakiety Vulcan. Ta zadebiutować ma teoretycznie jeszcze w tym roku. CEO ULA, czyli oczywiście Tory, podzielił się również zdjęciem sekcji zbiornikowej pierwszego stopnia ich nowej rakiety. Teraz jestem w stanie uwierzyć, że ta oderwie się od ziemi jeszcze w tym roku. Informacja o silnikach na pewno była dla Was zaskoczeniem, ale to jeszcze nie koniec niespodzianek. W tym odcinku nie opluję Blue Origin, a nawet ich pochwalę. Wychodzi na to, że niebiescy wreszcie zmienili osobę odpowiedzialną za ich PR, gdyż na ich Twitterze pojawia się coraz więcej sensownych materiałów. Początkowo zaczęło się od kilku zdjęć ich, nazwijmy to, kompetitora Raptora, czyli oczywiście silnika BE-4. Później dostaliśmy gifa ze Static Fire tego silnika, a po wielu prośbach społeczności Blue Origin upubliczniło całe nagranie z testu silnika. Co prawda bez dźwięku, ale o panie. Nagranie to w pewnych aspektach nawet przebija to, co nieraz pokazywało nam SpaceX. Tylko spójrzcie na te bestie. Nie dość, że pokazano, jak silnik zwiększa swój ciąg, to jeszcze podczas zapłonu odbył się test gimbali i zobaczyliśmy go od strony technicznej. Coś naprawdę niesamowitego. Definitywnie film ten zasługuje na jedno z wyższych miejsc, jeżeli chodzi o prezentację sprzętu rakietowego. Daje to nadzieję, że może wreszcie BO stanie się firmą, którą da się lubić. Na koniec dość smutne.